Zdrowia! Szczególnie dla podatnika amerykańskiego. Bo jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No to teraz trzeba się zastanowić, co to jest 2 tryliony dolarów. 2 tryliony dolarów, no to jest dwójka. Czyli w zasadzie tysiąc, tysięcy, to jest trylion. No i to są takie 2 tryliony, czyli dwójka z 12 zerami. 1000, milion, bilion, po polsku jest miliard, no i trylion. Cała gospodarka amerykańska roczna, no to dochód narodowy to jest 4 miliardy, także połowa tej kasy jest teraz przeznaczona na szarpnięcie się, czy podejście, czy wstanie z tego marazmu, który się zrobił przez tą Wuhan 19, tą chińską grypę, czy tą grypę od nietoperzy i tak dalej, i tak dalej. No i teraz trzeba się zastanowić, o co to chodzi, co z tym wszystkim będzie, gdzie ta kasa przyjdzie, pójdzie, skąd ona będzie, bo to jednak są ciężkie pieniądze, no i każdy się zastanawia, no, gdzie jest ten kawałek tortu? Jest tort, ale gdzie ja jestem w całym tym bałaganie? No do tego dochodzi, jak można wykorzystać ten stymulus, czy to ten zastrzyk, no i co będzie z podatkami, tak? No bo jak są pieniądze, to zaraz są podatki. Państwo daje, ale państwo zabiera. Nie ma niestety magicznego drzewa, na którym rosną pieniądze. No i to teraz będzie się tak nazywało, to jest 2020 rabaty na odnowienie, czy na tam o życie całej gospodarki amerykańskiej. No i mówią, no jest powiedziane, że ludzie dostaną 1200 dolarów. 1200 dolarów, no to nie jest dużo, bo w niektórych tam Stanach, czy w regionach, no to powiedzmy 12 dolarów to jest godzinna stawka, czyli 100 godzin pracy, no to nie są to jakieś takie potężne sumy. Średnia zarobku w Ameryce, no to jest tam około 50-60 tysięcy, no to jest powiedzmy tygodniówka, tak? Czyli tam, jeżeli ktoś zarabia 400 dolarów, to jest tygodniówka. To jest pensja miesięczna. No nie, jak ja mówię. No 50 tysięcy to jest 50 tygodni, no to jest 1000 na tydzień, czyli ten 1000 dolarów, no to jest, można powiedzieć, tygodniówka średniej pensji w Ameryce na powiedzmy półtora czy tam 2 tygodnie tak jakichś pensji minimalnych. Także to nie są potężne sumy i popatrzeć, jeżeli jest 100 milionów, jeżeli by było 100 milionów pracujących podatników razy 1000, no to jest raptem 100 bilionów, czyli 100 miliardów, czyli to jest 1/20 całego tego budżetu, tak? Także całe te pieniądze, które ludzie się podniecają albo mówią, że dostaną, no to to jest 1/20, tak? To jest 5% z tego wszystkiego. No i te 1200 dolarów, jeżeli ktoś jest zamężny czy żonaty, no to będzie 2400. No i później dodatkowo jest 500 plus na każde dziecko, czyli powiedzmy 3400 ktoś dostanie, jeżeli ma dwoje dzieci i żonę. No i to będzie wpłacone bezpośrednio na konto banku, ale tylko dla tych, którzy wypełniali podatki za 2018, no albo za 2019, no akurat 2019, no to mało kto jeszcze wypełnił, bo normalnie jest 15 kwietnia, czyli 15 kwietnia jest od stycznia do kwietnia, no to jest moment, kiedy trzeba wypełnić podatki, no i ludzie się śmieją, że w zasadzie 1 kwietnia to jest moment, kiedy rząd zabiera wszystkie pieniądze do 1 kwietnia, no i później dopiero od 1 kwietnia
kwietnia do 15 kwietnia, no to jest, to są pieniądze, które ludzie zarabiają. No i tak w zasadzie przy niektórych widełkach, no to zabierają faktycznie 1/4, 25%, powyżej 120-130 tysięcy, to zabierają 24, 26, 28, 30 parę. Także niektórzy ludzie to muszą pracować, powiedzmy, do końca kwietnia i dopiero od kwietnia dostają pieniądze, a wszystko od stycznia do kwietnia idzie na właśnie na te 2 tryliony, które są dawane. Ocasio-Cortez, kretynka, młoda dziewczyna, tam niecałe 30 lat, została wybrana do kongresu. No i ona skończyła ekonomię, no ale jak wychodzi, jak coś mówi, no to wygląda na to, że ona myśli, że są, jest plantacja drzew, na których rosną pieniądze. Jest to makabra. No i teraz jak są z tymi pieniędzmi będzie? No, nie trzeba się podpisywać, wypisywać, po prostu przyjdzie $1200. No ktoś, kto nie wypełniał podatków za 2018, czy nie wypełni za 2019, no bo teraz do 15 kwietnia to jest za zeszły rok. To jest za zeszły rok. Także jeżeli ktoś nie wypełniał i nie wypełni, no to za rok 2020 teraz, w 2021 roku, znowu tam po kwietniu, dostanie kredyt powiedzmy, jeżeli miałby płacić podatki, no to odejmą mu te $1200, czyli dają, żeby zabrać, albo zabierają, żeby dawać. No, najgorzej to jest to, że w pewnym momencie z tymi podatkami to jest tak, że zabierają jednym i dają drugim. No, kto nie dostanie? No, nie dostaną wszyscy ten tak zwani non-residence aliens, czyli obcy, którzy nie mają zezwolenia pobytu, czyli jeżeli nie mają zielonej karty, no czyli turyści, ktoś, kto jest nielegalny i tak dalej. Nie dostaną ci, którzy na podatkach są wpisywani jako rodzina, no i ludzie sobie odpisują, powiedzmy, pewne sumy pod konto ich imion, czy tam numerów tej Social Security. No i nie dostaną żadne tam trust i estate, czyli trust to są takie fundusze, które w zasadzie są nieosobowe, no ale jest forsa, no to nie jest traktowane jako człowiek, te wszystkie fundusze i tak dalej, no to one płacą podatki, no ale nie dostaną tego zwrotu. No i to wszystko, ludzie będą dostawali do, jeżeli zarabiają do 75 tysięcy, jeżeli zarabiają do 75 tysięcy, czy wypełniali podatki, będą wypełniali na 2019 do 75 tysięcy. To jest wtedy $1200. No, jeżeli ktoś zarabia 65 tysięcy, no to on w podatkach przypuszczalnie zapłacił no co najmniej 10%, czyli 7 tysięcy. Najprawdopodobniej zapłacił 20%, czyli 14 tysięcy, czyli zabiorą mu 14 tysięcy i później dadzą mu 1200. No tak to wygląda i tak to się nazywa, że państwo rozdaje. Ktoś, kto zarabia 80 tysięcy, czy zgłosił, że zarabia 80 tysięcy, no to dostanie $950. No ale to tak samo, znowu 80 tysięcy, czyli jak 20%, to zapłacił 16. No zapłacił 16 tysięcy, dadzą mu 250. No ktoś, kto zarobił 99 tysięcy i więcej, czyli mógł zapłacić powiedzmy tam 30 tysięcy od 100 tysięcy, no to nic nie dostanie. Także już zapłacił te 30 tysięcy i nic z powrotem nie dostanie. No to takie są pieniądze. No Senat, komitet do spraw małych przedsiębiorstw i biznesów, no powiedzieli, że zapewniają zabezpieczone pożyczki oraz subwencje i dotacje. No tak wygląda, że to subwencje i dotacje są do 10 tysięcy dla małych biznesów, no ale będą też dawane pożyczki na 3,75%, czyli no znowu jest
jest państwowa lichwa, państwo daje pożyczkę, no też nie daje, no bo w zasadzie to gwarantuje bankom komercyjnym, a banki komercyjne dają na 3,75. No, czyli lichwa, a wielkie klaskanie, że jest wielka pomoc. Bank zarabia na tym. No i jeżeli byłoby ta dotacja, czy ta subwencja dana, no to od tej pożyczki odejmują te 10 tysięcy. Czyli to jest powiedzmy, te 10 tysięcy jest darowane dla tych niektórych biznesów. No jak nie wezmą pożyczki, no to też niby jest darowane. No ale trzeba pamiętać, że te wszystkie biznesy przez ostatnie lata płaciły podatki. Także tam powiedzmy 10 tysięcy, jeżeli ktoś zapłacił 10 tysięcy co roku, czy 20 tysięcy co roku, tak dostać z powrotem 10 tysięcy, no to jest też makabra. Tak samo te wszystkie troszeczkę poluzują te pożyczki tych ludzi, którzy już mają. Także przez 6 miesięcy nie będą te banki pobierały na opłaty, nie będą pobierały oprocentowania, no i ktoś, jeżeli chce powstrzymać spłatę przez 6 miesięcy, no to może wszystko przesunąć po prostu te 6 miesięcy. Ktoś ma pożyczkę, no to po prostu to wszystko przesuwa się w czasie i te 6 miesięcy jest zamrożone. Ani nie ma opłat, ani nie ma oprocentowania i nie trzeba tych podstawowego kapitału spłacać. Paycheck Protection Program, czyli to jest taki program na to, żeby firmy, jeżeli potrzebują płacić pracownikom wypłaty, no to mogą wziąć pożyczkę do 10 milionów. Także do 8 tysięcy mogą też wszystko poprzesuwać, jeżeli pensje będą utrzymane na tym samym poziomie. Spłacanie całego tego kapitału, tego principal, czyli tej podstawowej pożyczki oraz oprocentowanie jest przesunięte powiedzmy na 12 miesięcy. No, wspomniane jest, że będzie do 8 tygodni, no to będzie totalna dotacja czy subwencja, no ale nie wspominają dla jakich firm i w jakich sumach, no. Także te wspominałem o pożyczce 10 milionów, no ale tych subwencji to już jest niejasne. Przypuszczalnie tylko chodzi o to, że to przesuną do roku to wszystko. Znowu urzędnicy są jak pączki w cieście, no i wszystkie te rządowe kontrakty, które tam mają, no to pozwalają różnym firmom, które mają kontrakty, no to będą spłacać czy płacić pensje nawet wtedy, kiedy ludzie tam nie pracują czy siedzą w domu. No i teraz co z tymi pieniędzmi, którzy ludzie dostają? No, te pieniądze to są traktowane jako dochód. No a jak jest dochód, no to jest traktowane jako podatek, no ale nie wszyscy będą płacili podatek. Jeżeli powiedzmy te pieniądze są użyte, żeby przynosiły jakiś dochód, no to też takie dosyć szare jest. Jeżeli jest zainwestowane w jakieś maszyny, które po prostu dekapitalizują się, czyli ich wartość tam z czasem spada, no to też jakieś wyłączenie jest. Teraz wszystkie te urzędy państwowe po prostu będą zalewane w czasie tego okresu. Mnie osobiście to się wydaje, że szczególnie dla restauracji i wszystkich tam spraw związanych z żywnością, no to wszyscy ci gubernatorzy i politycy, no to powinni mówić, słuchajcie, te restauracje prędzej czy później się pootwierają, ludzie zaczną kupować, jeść i tak dalej, także przetrzymajcie ten tydzień, dwa, trzy, teraz już wygląda, że miesiąc, dwa, no a później jak już się otworzycie, to wszystkie te podatki, które stan zabiera, no bo w niektórych stanach idzie się do restauracji, kotlet kosztuje powiedzmy $25, no to z tych $25 trzeba zapłacić
powiedzmy 5% czy 10% i to idzie powiedzmy do stanu. Tam nie płaci się za gastronomii, nie płaci się podatku federalnego, tylko jest podatek stanowy. No i podatek stanowy jest czasami 5%, 6%, 7%. W Nowym Jorku to podchodzi 8-9%, w Kalifornii to jest tam 11%. No i w zasadzie ci gubernatorzy, no to jeżeli by chcieli to dobrze zrobić, no to powinni powiedzieć, te wszystkie przez 6 miesięcy bierzcie podatki, ale te podatki zostają z wami, tak? Także już te pieniądze niech zostaną. No bo dziadostwo jest takie, że wszystko wzrasta w absolutnych dolarach, a wszystkie stany te swoje, w niektórych w jednym stanie to powiedzmy podatek 20 lat temu, no to był 5%, później jest 5,1%, 5,2%, 5,3%, a teraz jest 6,7%, teraz jest 6,7%, czyli powiedzmy z 5 na 7 przeskoczyło, no to 40% więcej się podatku niż 20 lat temu płaci. No to to są makabry, to jest po prostu, i to nie dość, że jeszcze procentowo się płaci więcej, no to z tą inflacją i z cenami wzrastającymi, no to w cenach absolutnych, no to się płaci dużo więcej. No te wszystkie masowe zamknięcia, no wszyscy liczą, że to jest tam tymczasowe, no ale to ludzie będą musieli się zastanowić, co robić później, tak? No bo czy te pożyczki państwowe, czy te różne kredyty i tak dalej, no to prędzej czy później to trzeba będzie spłacać. No jest wielki bałagan, szczególnie socjaliści, demokraci, no oni po prostu mówią, że trzeba jeszcze więcej podatkować, jeszcze więcej rozdawać, że państwo musi się wziąć za opiekę społeczną i tak dalej. No jest tragedia. Troszeczkę w tym wszystkim jest dziwnego. Na żywioł, no nikt nie powinien iść na żywioł, no ale wszyscy powinni jednak się skoncentrować na chorych i na ludzi wokół chorych zamiast całego narodu. Teraz cały naród jest ludzie, którzy się zgłosili na bezrobocie, to są jakieś nieprawdopodobne ilości. Teraz są już dziesiątki milionów, a w Ameryce na 340 milionów płaci podatki powiedzmy tylko 140. Te 200 milionów ludzi, no to są dzieci, staruszkowie, nielegalni, legalni, i ludzie, którzy nie pracują, tak? Także nie jest dobrze. Cała ta korona, to teraz Chiny produkują na potęgę i wysyłają maseczki na cały świat, a Ameryka ledwo dycha, tak? Także że trzeba, coś musi się zmienić, po prostu albo wszyscy niech chorują, kto przeżyje, to przeżyje, bo zabić ekonomię i zabić ludzi to nie jest dobre i to, żeby ludzie ze zgniłymi jajkami poszli pod kongres i rzucali kamieniami z zgniłymi jajkami, no to też nie jest dobre. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, jeszcze bardziej dziękuję. Jeżeli nie subskrybujesz, to tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek o codziennych powiadomieniach, dzyń, dzyń i do następnego zdemonetyzowanego filmiku.